Witam Państwa w magazynie F1. Ze mną w studiu stały, dawno niewidziany ekspert Cezary Gutowski z Przeglądu Sportowego. Wracamy po zimowej przerwie, ponieważ wiele się dzieje nie tylko w F1, ale w sportach motorowych. Pod koniec tygodnia Roberta Kubice czekają testy w DTM-ie. Co to w ogóle jest za seria wyścigowa i czy Robert powinien się w nią pakować? I czy te testy będą trudne? Przejdzie je? No cóż, no jeśli chodzi o samą kategorię, można powiedzieć, że w sytuacji Roberta, czyli teraz, kiedy jeszcze jest za wcześnie, żeby wchodzić do kokpitu samochodu jednomiejscowego, który jest ciągle zbyt ciasny, tutaj chodzi o tą ruchomość prawej ręki, no DTM to jest w zasadzie najlepszą chyba wersją wyścigową, jaką można wybrać, dlatego że są to, można powiedzieć, najbardziej zaawansowane, najlepiej dofinansowane prototypy samochodów, które są z zewnątrz trochę podobne do aut cywilnych, a w praktyce są to po prostu no, już takie doskonale przygotowane samochody wyścigowe podług podobnej filozofii co Formuła 1. Oczywiście one są zupełnie inne konstrukcyjnie, ale generalnie sama ich filozofia ich budowy jest zbliżona. Są to po prostu prototypy daleko zaawansowane z kompozytów. No tak więc jeśli mamy wybierać tą opcję właśnie wyścigową, Robert mocno poszedł w stronę rajdów, odkąd wrócił, ale jeśli właśnie ma wracać na te tory wyścigowe, to DTM jest takim najlepszym kierunkiem, jaki można wybrać. Powiedz, jakie ten DTM miałby głównie zalety? Czy Twoim zdaniem to byłby większy krok w kierunku powrotu do tej wymarzonej Formuły 1 niż rajdy samochodowe? A jakie są wady? Bo jakieś też muszą być. Moim zdaniem byłby to większy krok, choćby z tego względu, że są to wyścigi, tak? Czyli tutaj już to jest zupełnie inna specyfika w ogóle weekendu i specyfika jazdy i specyfika pracy i też po prostu trochę inne wyzwanie sportowe. Tam mamy walkę bezpośrednią na przykład, tam mamy kwalifikacje, które powiedzmy teoretycznie są trochę podobne do rajdów, bo to jest jakby próba czasowa, niemniej na tym samym okrążeniu na torze, czyli wyciąganie tysięcznych, setnych sekundy. Troszczenie się o takie rzeczy jak stan opon na przykład, żeby na tym jednym kółku działały najlepiej. To jest aerodynamika, docisk, który już w tych samochodach istnieje. Oczywiście nie jest tak duży jak w bolidach, ale jednak jak na samochody zamknięte, to jest naprawdę to docisk bardzo duży, czyli też inna specyfika jazdy. Wiele, wiele czynników, które sprawiają, że w kontekście dalszego powrotu Roberta do Formuły 1 jest to zdecydowanie lepsza opcja niż rajdy. Tutaj jeszcze wchodzą jakieś koneksje, dajmy na to personalne, polityczne, bo Mercedes przecież ma team fabryczny w Formule 1, ale o tym może porozmawiamy potem. Jest to kategoria, w której jest bardzo wysoki poziom sportowy, bo tam w zasadzie ścigają się albo ci kierowcy, którzy do Formuły 1 prawie weszli, ale im się nie udało, czyli tacy bardzo zdolni, którzy z takich czy innych przyczyn po prostu nie zrobili tego ostatniego kroku. Awans do F1 jest bardzo trudny. Nie tylko sportowa, ale także właśnie ze względu na finanse i politykę. I też tam ściga się sporo kierowców byłych Formuły 1, którzy po prostu już tam przekroczyli dany próg swojej kariery w F1. Timo Glock, tak? Będzie. No teraz właśnie Timo Glock, który właśnie stracił miejsce w Marussi i też będzie właśnie odbędzie testy w BMW. Przypuszczam, że spokojnie załapie się w kategorii DTM. Tam jeździ teraz Ralf Schumacher, David Coulthard w zeszłym roku odszedł, Mika Hakkinen startował w DTM-ie. Ze starszych nazwisk Keke Rosberg przez swój team miał też w DTM-ie. Założył swój team w DTM-ie i przez lata sam w nim startował, tak więc jest to ta kategoria, w której naprawdę ścigają się bardzo szybcy, bardzo dobrzy kierowcy. I z tego względu też jest to jakby doskonałe środowisko dla kogoś takiego jak Robert, no bo mamy tutaj do czynienia z kierowcą najwyższego formatu. Jeśli chodzi o wady DTM-u, o tym trzeba powiedzieć, one to są wady takie, powiedzmy, polityczne. To jest po prostu seria, w której, tak jak w każdym środowisku wyścigowym, duże znaczenie mają układy polityczne i finansowe. Przy czym w DTM-ie można mieć wrażenie, że czasami większe niż w innych kategoriach, bo to jest to seria trochę bardziej centralnie zarządzana. A jeśli już przejdziemy te, dajmy na to, układy i polityczne zależności na samym szczycie organizacyjnym, to wtedy mamy po prostu trzy duże koncerny, które tam się ścigają, czyli BMW, Audi, Mercedes, cała motoryzacyjna śmietanka klasy premium niemieckiego rynku motoryzacyjnego. I w obrębie tych zespołów też jest jakiś tam układ w szyku, który się ustala wewnętrznie w oparciu o takie czy inne czynniki, tak więc ostatecznie idąc do DTM-u, Robert nie mógłby liczyć czy komunikować tego, że będzie walczył o miejsce na podium czy o zwycięstwa, nawet dlatego, że wraca po długiej przerwie, ale także dlatego właśnie, że po prostu nawet najlepsi kierowcy w tej kategorii mogą trochę tam zniknąć ze względu na to, że nie będą traktowani priorytetowo, czy to przez organizatorów serii, czy też przez po prostu
firmę, która daje im samochód. Tych wyścigów w serii jest tylko 9 i głównie w Europie, w DTM-ie. Znając to wielką pasję Roberta Kubicy dla rajdów samochodowych, to, że on chce w nich startować, czy uważasz, że decydując się na DTM, on mógłby od czasu do czasu brać udział w tych rajdach? No to już by była kwestia ustaleń z zespołem. Faktycznie jakby punkt wyjścia jest taki, że szczególnie no, biorąc pod uwagę doświadczenie Roberta w tej dziedzinie, jakikolwiek team wyścigowy, który chciałby go zatrudnić, przypuszczam, że no, bardzo by mu zależało, żeby Robert w sezonie w rajdach nie jeździł. Z drugiej strony teraz w ogóle bardzo wiele dzieje się w samym Mercedesie i też Formuła 1 przez to, bo przyszedł nowy dyrektor wykonawczy teamu Formuła 1 Mercedes, a człowiek, który też jest od lat zaangażowany w działalność Mercedesa w DTM-ie. To jest Toto Wolff i to jest ten człowiek, jakby, który no, z tego, co rozumiem, Roberto do tego testu tak naprawdę mniej lub bardziej przyciągnął w ogóle w DTM-ie. I no, to jest Austriak polskiego pochodzenia, bardzo prężny biznesmen, bardzo inteligentny facet, który sprawia wrażenie też człowieka wyjątkowo porządnego, szczególnie jak na środowisko wyścigowe, bo to naprawdę tutaj różne rzeczy się dzieją za kulisami, a to jest taki facet, który faktycznie no, wydaje się być naprawdę dobrze poukładany pod wieloma względami. Jest to człowiek przede wszystkim bardzo życzliwy, także polskim kierowcom, że człowiek bardzo życzliwy Kubie Girmaziakowi na przykład, z którym tam poprzez pewne kontakty, którego po prostu zna. No i oczywiście bardzo życzliwy Robertowi, o którym też ostatnio powiedział, że wiadomo, że to jest człowiek absolutnie wyjątkowy i że wszyscy bardzo by chcieli go zobaczyć sportem w Formule 1, aczkolwiek na razie jest to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Tak więc no, generalnie osoba, z którą być może udałoby się tak posklejać, żeby Robert mógł startować i w wyścigach, i w rajdach, ale tutaj to już tak jak mówię, to już w ogóle byłby kolejny etap, bo na razie mamy ten test i dopiero to będzie punkt wyjścia do dalszego ustalenia przyszłości. Jeszcze na koniec powiedz tylko, jak ten test będzie wyglądał i czego się spodziewasz? Czy w obecnym stanie zdrowia Roberta? No w rajdach dawał sobie radę świetnie. Jak będzie na torze wyścigowym? No, test to jest test. Po prostu mamy tor wyścigowy, mamy przygotowany samochód, jakiś tam program do przejechania. Jeśli chodzi o występ Roberta, no to powiem tak, to już się powtarzało wielokrotnie w przeszłości. Kilka takich sytuacji widziałem na własne oczy, o kilku słyszałem. To no, moim zdaniem, jeśli nie będzie żadnego ograniczenia fizycznego, to będzie się to tak odbywało, że z każdym okrążeniem ci inżynierowie będą coraz bardziej zdziwieni, patrząc na dane, które będą przychodziły i na czasy, i na dane z samochodu, bo odkryją, że no, Robert, o którym wiedzą, że jest bardzo zdolny, jest faktycznie bardzo, bardzo zdolny i że no, robi bardzo, bardzo szybkie postępy, tak jak to zawsze miało miejsce, kiedy testował nowe samochody i po prostu w bardzo szybkim tempie osiągnie doskonały rytm jazdy, no, w to wierzę, doskonałe panowanie samochodem. Mówię, w to wierzę, bo tak jak mówię, ta cała historia startów Roberta, jego testów w najróżniejszych samochodach w zasadzie zawsze wyglądała prawie tak samo. No może poza pierwszym testem w samochodzie jednomiejscowym, kiedy przychodził z go-kartów, to jest zawsze trudny krok. No to generalnie no, po prostu zawsze to wyglądało tak samo i przypuszczam, że i tym razem będzie podobnie.